Halo, cześć, witajcie, to znowu Ryfek. Witam w Terrarii, grze, którą chyba każdy kurde zna. Ja tak jak mówiłem na grupie, trochę mi się Isaac znudził. I postanowiłem, że nie będę go po prostu nagrywał codziennie. Tylko raz na dwa dni, żeby mi się po prostu nie przejadł tak bardzo. I no nie wiem, postanowiłem, że serią taką luźną. Zamiast Isaaca tak naprzemiennie w sensie, raz na dwa dni może być Terraria. No Terraria serio gra, którą chyba każdy zna. Kto by nie grał nigdy w Terrarię? No dobra, na pewno się znajdą takie osoby, ale serio sądzę, że większość z was Terrarię zna bardzo dobrze. Terraria to jest gra, w której gramy sobie takim ludzikiem. I po prostu nie wiem, możemy robić wszystko. Taka bardzo sandboxowa. Dużo ludzi mówi, że to jest Minecraft 2D. To jest według mnie tylko po części oczywiście prawda, ponieważ Terraria według mnie znacznie bardziej skupia się na samej walce, na samych takich aspektach RPG-owych trochę, jak na budowaniu. W sumie wszystko 2D, to jest różnica, o Jezus Maria. No i na początku mówię, tą przygodę będziemy zaczynać dosyć słabo, z jakimś gównianym nożem i te glutki będą wkurzały. Ale później, co tu się będzie później działo, to jest niepojęte. O super, mamy to akcesorium, ogólnie właśnie, jakby ktoś nie wiedział. Tu ja po sprawie, z której mamy ekwipunek, mamy miejsce na nasze zbroje. Tu po prawo wszystko zakładane działa. Tu po środku wszystko zakładane wygląda, ale nie działa. A tu po lewo mamy kolorki, jakie sobie możemy zmieniać potem. Miksturkę na widzenie w nocy sobie włączę. O mój Boże, więcej tych glutków. Ja mógłbym pierwszego dnia się zająć budową domu i tak dalej, no bo w nocy tutaj wychodzi więcej potworów i tak dalej, ale ja nie wiem, na samym początku od razu lubię zaczynać eksplorować i się po prostu zajmować czymś ciekawszym, jak budowa domu, która mi zazwyczaj i tak nie wychodzi. Jestem taki kurde nieuzdolniony artystycznie, że to jest niepojęte po prostu. Ja zawsze takie kwadratowe gówno po prostu robię, zamiast domków fajnych. I no mówię, one mi po prostu nie wychodzą. Ojej, co tam jest? Tam jest drzewo. Ja się do tego drzewa chcę wkopać. Tutaj z lewej, po lewo na górze mamy ekwipunek nasz. Po lewo mamy panel do craftingu, różnych rzeczy. Ja sobie nie wiem, parę platform chyba na razie zrobię, bo muszę się po prostu dostać tutaj na lewo. I tam teraz takie wielkie drzewo jest po prostu. I do niego się można dostać, tam pewnie jakieś rzeczy fajne będą. Może będą fajne rzeczy, mam nadzieję. Tak jak mówiłem, tutaj z prawej strony mamy miejsce na ekwipunek nasz oraz wszystkie akcesoria. Nam jedno fajne akcesorium wypadło właśnie teraz. Jest to książka, pozwala nam z winorośli zgarniać linę jakby. A lina jest przydatna do robienia szybów kopalnianych, żebyśmy mogli po prostu zjeżdżać w górę, w dół. Także no jako pierwsze akcesorium, nie no, drugi akcesorium nie jest najgorsze, ten jest akurat beznadziejny, on mi się na nic nie przyda. No i dobra, wejdziemy tutaj do tego drzewa, bo możliwe, że coś ciekawego, coś tutaj będzie. Mam nadzieję, bo im prędzej po prostu coś dobrego się znajdzie, tym lepiej. Znaczy, no zawsze tak jest, ale no... No nie wiem, w tych drzewach zawsze coś chyba fajnego było. Dawno w Terrarię nie grałem, kiedyś bardzo dużo w Terrarię z moją dziewczyną grałem. Czasami nadal sobie pogrywamy. Teraz to jest taka zarąbista gierka dla dwojga, serio. A nie, to jest zawsze to samo, bo co ja za głupoty gadam. Living wood want, wood want i leaf want. Będziemy mogli sobie stawiać drewno i liście. Czyli tak naprawdę wyszło, że nic ciekawego tak naprawdę w tym drzewie nie było. Ale sobie możemy stąd chociaż wyjść. Bezproblemowo. Ale tam chyba mimo wszystko się wrócę i do tej jaskini zejdę. Tak jak mówiłem, no w pierwszych dniach jak umrę, to jakoś się specjalnie nie martwię. Będę tracił tylko kasę. Kasa mi jest przydatna do kupowania różnych rzeczy u NPC-tów, którzy później będą przychodzić do naszego domku, jeżeli takowy będziemy mieć w ogóle. Każdemu NPC-owi trzeba będzie robić domek, taki mini. A no mówię, mi na razie bardziej zależy na eksploracji, czym prędzej zrobić coś ciekawego. To jest pułapka. Ten taki wielki kamień, który spadł całkiem ostro, by mnie poharatał. O Jezu, już się zmienia muzyka. Czyli jesteśmy w innym jakby miejscu. Tutaj widzę na górze, że jest platyna chyba. Platyna to jest dobry materiał do robienia różnych rzeczy. Tak na przykład widzicie, miałam pierwsze trzy podstawowe narzędzia. Na starcie z nimi zaczynam. To są miedziane narzędzia, to jest kilof do kopania bloczków takich zwykłych. Jest topór do kopania drewna. Tak, to jest platyna.
Czyli bardzo zarąbisty materiał. Kilof do kopania bloczków zwykłych. Siekiera do kopania drewna. Bloczków drewna mimo wszystko się kopie kilofem, to jest dziwne, ale tak to działa. Tak, na przykład tutaj drewno postawiłem i rozwalam kilofem. I mam pierwszy miecz, ale to jest taki bardziej nóż, a nie miecz, on jest beznadziejny. Ma mega mały zasięg, strasznie trudno nim trafić. No to jest gówniany, czy prędzej lepiej znaleźć coś lepszego. Jedyny plus jest taki, że dosyć szybko nim można atakować, ale to jest jedyny plus, pierwszy domek. Właśnie, po to często chodzę od razu do jaskiń, bo w nich są te domki zarąbiste, a w domkach są zarąbiste skrzynki, w których są zarąbiste przedmioty zazwyczaj. Ja mam nadzieję, że czym prędzej trafię buty Hermesa, a to jest takie akcesorium, które nam zwiększa szybkość chodzenia, jeżeli chodzimy po prostej linii cały czas. Jedno z takich pierwszych, najbardziej przydatnych akcesoriów według mnie w grze. Jest Magic Mirror, to jest drugie takie akcesorium. Magic Mirror pozwala nam po prostu siebie użyć i dzięki temu będziemy mogli wrócić do naszego domu od razu. No to jeszcze domu nie mamy, my się wrócimy po prostu na respa. Ale i tak, super sprawa. Te miksturki będę odpalał, czemu nie tak naprawdę. Lepiej będzie widać tutaj w nocy, znaczy w nocy, no nocy tutaj nie ma, ale wiecie o co chodzi, po prostu w ciemnościach. Nie za bardzo wiem, jak tam miałbym się dostać. No widzę platynę na górze. Nie wiem tak naprawdę, czy zbierać te najsłabsze metale od samego początku, czy tylko się zająć właśnie zbieraniem takich lepszych. Chociaż nie, to nie jest platyna, to jest srebro, tak mi się... Tak, to jest srebro. Srebro jest trochę gorsze od platyny, ale i tak jest całkiem fajne. Także będę sobie zbierał. Tak jak mówiłem, te podstawowe narzędzia mam na razie z miedzi. Miedź to jest najsłabszy metal dostępny w grze. Potem chyba mamy... Oj, nie pamiętam co. Iron, czyli żelazo. Potem w naszym przypadku srebro i chyba platynę. Chociaż jeszcze coś może pomiędzy jest, ale nie wiem sam. O, widzicie, dobre jest ten mieczek, jeżeli kogoś tak bardzo blisko złapię, bo on jest beznadziejny, strasznie trudno mi stracić, bo mówię, bardzo krótki. On jest ogólnie słaby, jedyny plus to właśnie, mało obrażeń też zadaje. Jedyny plus to, że można bardzo szybko nim atakować. Ale co z tego, jeżeli zawsze przeciwnik odpychamy i tak nie możemy ich atakować po ludzku. Tam jest mega dużo platyny, albo srebra, nie wiem czego. Któregoś z tych, a na obu tak naprawdę mi zależy. Chyba to 5 razy lepsze materiały niż moje tak naprawdę. O, no jak wam się seria... Boże, i to jest i to chyba. Jak wam się podoba pomysł prowadzeniem Terrarii teraz, tak na przemian z Isaaciem raz na 2 dni, to dajcie znać. Z Terrarii to ja, czyli odcinki będę robił ciutkę dłuższe, a chociaż ten pierwszy odcinek nie wiem ile nagram. Tak naprawdę nie mam ustawionego timera, więc nie mam zielonego pojęcia ile nawet to się nagrywa. Także chyba raczej na oko będę musiał to patrzeć. Możliwe, że wyjdzie bardzo krótki, możliwe, że wyjdzie bardzo długi, ale raczej tak na około minimum te pół godziny będę starał się te odcinki w Terrarii utrzymywać, no bo tak jak mówiłem, chociaż nie mówiłem tego. Po prostu w Terrarii na początku trzeba całkiem sporo czasu poświęcić, żeby po prostu te podstawowe rzeczy wybudować. Dlatego na samym początku bardzo dużo się dziać nie będzie. I dlatego te odcinki wolałbym mieć ciutkę dłuższe, żeby nie prowadzić tej serii w nieskończoność i tak naprawdę nic nie zrobić. Tam na górze widzicie, to jest Tin chyba. Tin Ore to się nazywa. Ale nie wiem co to jest tin, nie wiem jak to jest metal po polsku. Super, jest serducho, ale ja prawdopodobnie umrę tam, dlatego ja tylko... O Jezu, nie, umieram. No nie, ja chcę serducho wziąć. Gówno widzę. Nie mam żadnej broni dobrej i kurde, jest słabo. No umrę zaraz, 3 HP mam, dobra, spadam stąd. Nie mam nawet pochodni, nic nie widzę. Dobra, nie umrę. No nie, ale gówno. 8 złota straciłem. Jest mega dużo jak na start. Ej, nie mówcie mi, że Magic Mirror straciłem. Dobra, nie, trzymam w ręku. Uff. O Jezu, ale bieda, straszna bieda. Dobra, ej, to jest mega duże zejście. Także tam sobie może zejdę, nie wiem, nocą czy coś. A na razie może zrobię domek jakiś taki podstawowy pierwszy. Bo zaraz będzie noc, a w tym domku tak w ogóle mogę zacząć robić właśnie jakieś pierwsze rzeczy. Piecyk zrobię do przetwarzania rudy na sztabki. Ze sztabek oczywiście będę mógł sobie robić narzędzia wszystkie, jakieś miecze, inne głupoty, duperele.
Także całkiem przydatna sprawa raczej. Tu sobie wyrównał w ogóle. Tylko nie mam dirtu w ogóle. Mam 12 dirtu, to raczej na gówno mi starczy. Boże, dirt. No od razu tak mi się Minecraft kojarzy. Słowo dirt to jest po prostu Minecraft w czystej postaci. Bekoło by tak było w Minecrafta grać. Ale nie wiem. Według mnie Terraria jest znacznie ciekawsza od Minecrafta, bo tu się znacznie więcej dzieje. Ten początek bardzo jest podobny. Ten początek może was zmylić. Nie wiem, te pierwsze parę odcinków. No, dużo się nie będzie działo. Mówię, będzie bardzo podobny do Minecrafta. Raczej chociaż nawet takie szukanie po jaskiniach różnych rzeczy już się mimo wszystko różni od Minecrafta. Tam jedynie się szuka rudy tak naprawdę w tym Minecrafcie. Bo co tam jeszcze innego się ciekawego szuka w Minecrafcie? Chyba, że pozmieniali teraz i są jakieś nowe rzeczy. Ale no z tego co pamiętam, to przez 2 lata update'ów to oni tam wcale dużo nie dodali ciekawego. O mój Boże, no muszę się zabarykadować tej nocy, bo mnie zatłuką mendy. Teraz będą chodzić zombiaki i inne gówna. Zombiak najprostszy przeciwnik w każdej grze oczywiście musi być. Więc sobie świetlę i dobra, zaczynamy craftować cokolwiek. Workbencha zrobimy najpierw z drewna, to jest taka stacja jakby podstawowa, przy której cokolwiek możemy robić. I teraz po kolei piecyk. Tak jak mówiłem, do przepalania różnych rzeczy. Oraz kowadło. Skowadło, tak? Nie mogę tego tu postawić, bo nie jest równa ziemia. Boże święty, muszę sobie zrobić młotek. Ale głupota. Dobra, teraz powinienem móc to postawić bez problemu. No i nagle opcji nam się trochę dużo sobie porobiło do zrobienia. Chcę ten metal, który mam, zamienię na sztabki oczywiście. I mam 7, czyli idealnie na tyle, żeby na nic mnie nie było stać. Ale bieda. Chociaż mam, nie, irona mam w sobie sporo. Irona mam 17, a skąd ja mam tyle irona? To ja sam nie wiem. Jeszcze parę sztabek mogę dorobić, jedną. 18 irona mam. To mógł tak naprawdę zrobić albo lepszy kill off, albo jakąś broń ciekawszą. I chyba zrobię najpierw broń ciekawszą, bo... ta, którą mam... A nie, to jest broadsword. A nie, to jest shortsword, to jednak nie. Ta broń, którą ja mam, jest okropna po prostu. Mimo że ma fajne perki ulepszenia, no to mówię, ona jest mega beznadziejna, bo po prostu mega mały zasięg, mega mało obrażenia, słaba jak barszcz, znaczy nie, łatwa jak barszcz się mówi, a słaba jak co? Słaba jak? Nie wiem co tak naprawdę. Boże święty, ale to jest na początku tragedia. Mówię, te pierwsze dni to jest takie gówno, będę stał machał mieczem 5 lat, żeby zabić jednego zombiaka, a potem będę strzelał kotkami, które srają tęczą i to jest... autentyk, serio, jak ktoś nie grał w Terrarię, to serio, tak się potem takie bronie są. Ja chcę czym prędzej zrobić drzwi, żeby móc sobie normalnie stąd wychodzić, a nie. Dobra, mamy drzwi. I tak jak mówię, na razie w domek inwestować raczej nie będę nic czasu. Wolę się zająć kopaniem sobie do jaskini. Tutaj sobie zrobię na szybciocha. Zaraz taki szyb będę po prostu robił. Szyb kopalniany. I będę schodził, żeby no, po prostu kopać. Mówię, na początku tak to będzie wyglądało. Oni się nie przebiją, tutaj nie ma problemu, nie ma co się martwić. Ja mam mega dużo liny, czyli będę mógł tak naprawdę zejść prawie 500 bloczków w dół. Tylko kurde, tym kill-offem kopać to jest tragedia. Serio, nie mam wystarczająco dużo. Nie mam wystarczająco dużo na kill-off, no to jest masakra. Dobra, wiecie co? To zamiast kopać teraz szyb, chyba szybciej będzie zejść tam w lewo, gdzie już zszedłem, gdzie tam jest już wykopane jakby. I tam znaleźć chociaż ciutkę jeszcze tej platyny albo srebra. I to po prostu pójdzie milion razy szybciej. Bo tak kopać tym miedzianym to będzie masakra. Mi to zajmie pół godziny. Cały odcinek bym teraz poświęcić na kopanie szybu. Te gwiazdki w ogóle, które leżą na ziemi, możemy sobie zbierać. Za 3 gwiazdki będę mógł zrobić... O Jezu, ty się mędu tu wprowadziłeś. Za 3 gwiazdki będę mógł sobie zrobić... jakby... taką większą gwiazdę, która mi zwiększy mój poziom many. W prawym górnym rogu macie statystyki, mamy 100 zdrowia. Je sobie możemy zwiększać ponosząc tamte serduszka, przy którym ostatnio umarłem. Oraz mamy manę, każda gwiazdka reprezentuje 20 punktów. O Jezus Maria, many. Ja się wyleczę. Wolę tutaj nie ryzykować. Z tym mieczem to powinno mi pójść 500 razy lepiej teraz. Ja może mogę cokolwiek robić, jakieś obrażenia zadawać, mieć zasięg na na atak, no bo tak to była masakra z tamtym krótkim mieczem. Sobie zejdę tutaj szybko, bo mówię, tam
Mieliśmy to serducho, czyli mógł sobie zwiększyć maksymalne zdrowie o 20, a to jest tak naprawdę zwiększenie zdrowia o 1/5. W naszym wypadku także całkiem spoko. I muszę czym prędzej znaleźć jakieś srebro albo platynę. Ponieważ jak ja mówiłem, mamy 7 sztabek, a 7 sztabek to jest idealne na to, żeby nie zrobić nic ciekawego. Ile mam pochodni w ogóle? Gdzie mam pochodnie? Nie mam zielonego pojęcia, gdzie mam pochodnie. Możliwe, że już zużyłem tak naprawdę ostatnią właśnie. Przed chwilą, ile jest platyny? O mój Boże, dobra, to nagle się zrobiło, że mamy kilo z platyny. Przy okazji od razu zgarnąłem mój grób. No ale tam. Grób to wiadomo. Raczej nam się nie przyda. Będę to wywalał. O nie, idzie ta gruba locha normalnie. No ty szma, no nie. Tak jak normalnie w Isaacu są nietoperze z maka, to jest normalnie glutek z maka. No to jest tragedia. Nie wiesz, że jak tą matkę glutek zabije, to jeszcze wyjdzie z niej dwa mniejsze glutki. No nie. Ciągle mi zadaje obrażenia, ty mendo. Idź mi stąd. I trzy! Co? Baby slime. One mają po 30 zdrowia, czyli tyle co inne duże glutki. No czarne to widać, że silne. No nie! Ja zaraz umrę. A, no i tak właśnie, tutaj nie ma czegoś takiego, że mogę mieć 200 mikstur i wszystkie chlać naraz, jak w Diablo 2. Takie, o Jezu, co to było? Diablo 2, najlepsza gra ever. To ja mam coś takiego, to się zwie chyba Potion Sickness, czyli choroba miksturkowa, nie wiem jak to przetłumaczyć na polski. O Jezu, tu jest pułapka i on powinien rozwalić. Taką mamy chorobę miksturkową. O Jezu, tu jest dalej platyna też chyba. Chryste panie, jakie ja dobre rudy znajduję na samym początku. Ja od razu będę miał kilo z platyny, nie będę musiał się męczyć innymi metalami słabszymi. A platyna to jest najlepszy metal do zdobycia na początku gry, czyli teraz gdzie my jesteśmy. O czym ja mówiłem? Ta choroba miksturkowa jest, dlatego ja muszę uważać bardzo, kiedy otrzymuję obrażenia. Zresztą mikturek tak już chyba nie mam, bo wszystkie zużyłem na te glutki, to jest masakra. Dobra, mam mega dużo platyny i wiecie co, tak naprawdę na tym mi najbardziej zależało. Chociaż, kurde, póki jestem tutaj na dole, to mogę tak naprawdę jeszcze pozwiedzać chwilkę. Tam jest chyba już nie plat, tak, tam jest tin ore, czyli ten najsłabszy metal, którego tak naprawdę nie wiem, czy mi się w ogóle opłaca kiedykolwiek, czy opłacałby mi się kiedykolwiek go zbierać. Ametyst, to są takie już nie rudy, to są kryształki, z kryształków będę mógł sobie zrobić na przykład... Co będę sobie na przykład mógł zrobić? Różdżkę, o, różdżkę będę sobie mógł zrobić z kryształków. To jest szafir chyba i emerald. Dziwne, że tak pojedyncze są, a nie, to są dwa szafiry. Różdżkę będę mógł sobie zrobić oraz grappling hooda, czyli taki jakby łańcuch do przyciągania się do ścian. Mega super sprawa, po prostu mega ułatwia nam. Ło, ale się opłacało tu zejść. Mega ułatwia nam transport. Mega szybciej się chodzi po mapie ogólnie dzięki temu grappling hookowi. Ej, ale świetna sprawa, nawet nie sądziłem, że mogę tutaj znaleźć domek ze skrzynką. A tam co jeszcze na dole jest? Coś tam się świeci. A, to jest przeciwnik po prostu. O Jezu, świetna sprawa. Cloud in a Battle to jest jeden z takich właśnie podstawowych tych akcesoriów początkowych. Możemy sobie teraz skakać podwójnie. Świetna, świetna sprawa. Czemu ja mam tutaj... A nie, to jest... Boże, to jest inny metal. Mi się wydawało, jakbym miał tutaj dwa razy platinum bara. I wiecie co? Od razu sobie zrobię drzwi, żeby z drugiej strony mi nikt nie wszedł. No dobra, w naszym mini domku mam już spokój. A już mam wystarczająco dużo rudy, żeby mówię. Zrobić sobie z platyny chyba kilof. Nie no, tyle rudy na pewno mi wystarczy. Kilof, no super. Mam najlepszy kilof już na razie, jeżeli chodzi o ten początek gry. Bo jeżeli chodzi o końcówkę gry, to będzie takie gówno w porównaniu z tym, co będzie na końcu. Teraz jest na tyle super, że właśnie początek ma taki dosyć wolny, dosyć dużo się nie dzieje, ale później, o Jezus Maria, co to się zaczyna dziać? Savage, to mi się nic tak naprawdę nie daje ciekawego. Najlepszy perk na Kill Off to jest na speeda oczywiście, po prostu szybciej uderzamy. I to wpływa na to, że tak naprawdę, no tym ja więcej obrażeń zadaję jak moim mieczem. Ten kill off jest tak zarąbisty, że mogę nim bić więcej. Co prawda mnie odpycha przeciwników, nie mogę do nich się zbliżać podczas ataku. Ale mega nim szybciej atakuje i obrażeń zadaje tak naprawdę tyle samo atakując mega szybciej. No i z tych przeciwników się nie opłaca zabijać, bo z tych początkowych przeciwników nic ciekawego nawet nie leci. O właśnie, to sobie serduszko użyję, żeby zwiększyć sobie zdrowie.
I zrobię sobie ten kryształ many, żeby też zwiększyć sobie ilość many. Na razie many nie będę używał, nie będę miał żadnych broni magicznych. Ale tam, to jest najlepszy sposób na kopanie według mnie. Glowsticka sobie rzucamy pod siebie, no i po prostu lecimy w dół. Teraz macie zobaczyć taki jakby żółty kwadracik wokół każdego bloczku. Ja sobie po prostu kliknąłem Control, pod kontrolem to jest na samym początku. Iron Ore. Nie no, Irona to będę wydobywał. To jest pod kontrolem standardowo. I to sprawia, że ja nie muszę na każdy bloczek po prostu, widzicie, klikać. Tylko wystarczy, że myszkę mam na przykład na dole gdzieś przesuniętą. No i dzięki temu ja kopię jakby w tą stronę, przy której mam myszce. W ogóle nie wiem, chyba myszki mojej nie widzicie. Chociaż nie, możliwe, że widzicie, nie usuwałem, żeby nie było widać myszki. Akurat w Terrarii tam myszka nie przeszkadza, myszka fajnie wygląda. Wpasowuje się w wygląd Terrarii, także ją zostawię. No i mówię, ja ten szyb teraz będę kopał, dzięki Bogu, że się jednak zdecydowałem pójść tam na dół, bo mega dużo tej platyny zgarnąłem. Z tym kilofem idzie ze 2-3 razy szybciej, jakbym miał kopać kilofem miedzianym. Mówię, tak to pół odcinka wtedy bym spędził na kopaniu tego w dół kilofem miedzianym, a i tak idzie dosyć wolno. Ale mówię, Terraria, tak jak jeden widz do mnie napisał, jak zobaczył, że grałem w Terrarię, jak ja jeszcze robiłem ustawienia, o, tutaj muszę uważać, żeby nie spaść, chociaż nie na ludzie. Jak robiłem ustawienia po prostu tam na dźwięk, jak to słychać wszystko i tak dalej, czy wszystko ok, no to był nieszczęśliwy, że będę grał sam w Terrarię, bo tu trzeba mieć po prostu gadkę, że ciągle nawijać, żeby dało się to oglądać, bo tak jak widzicie, ja przez ostatnie, nie wiem, minutę, dwie tak naprawdę tylko stoję w miejscu, kopię w dół. No i trzeba nawijać, ale mówię, to jest początek po prostu gry. Tak jak mówiłem, na początku dużo się dziać nie będzie. Mówię, początek bardzo podobny do Minecrafta. Chodzimy, kopiemy, eksplorujemy takie bardzo podstawowe rzeczy. No a później naprawdę, naprawdę to się zmienia kolosalnie, szczególnie od przejścia gry w hard mode. Czyli jakby wejścia gry na zupełnie inny poziom. Wtedy zaczynają się pojawiać takie bardzo, nie tyle nawet silne, co egzotyczne bronie często. O, a na minimapce widać, że już się powoli dokopuję do tamtej jaskini, w której byłem. To mega fajna sprawa. Bo właśnie na tym mi zależy, żeby czym prędzej się dokopić do tamtej jaskini. Żebym nie musiał chodzić na boki, tylko mógł sobie normalnie zlecieć bez problemu tym szybem w dół. Właśnie ten szyb się kopie, żeby po prostu zaoszczędzić czas. Jego się raz wykopie, ale potem się schodzi szybko w dół, szybko w górę. Nie ma problemu, żeby trzeba było latać gdzieś na boki. I Boże Święty, ja mam nadzieję, że jak najwięcej dirta po prostu tutaj będzie. Bo widzicie, że dirt kopie jednym walnięciem kilofu, a kamień już niestety dwoma. I no to zajmie po prostu dwa razy więcej czasu. O, klej też jest spoko. Klej to jest glina, tak, glina też bez problemu daje radę się kopać. No mówię, jak na razie będę po prostu ten szyb w dół kopał. I mam nadzieję, że nie będę natrafiał często na wodę, bo będę wodę musiał gdzieś indziej upuszczać, żeby takowy szyb po prostu bez problemu sobie zrobić. Ale jak na razie mega spoko idzie, to jest tyle czasu, a ja nie trafiłem na żadną wodę. Po prostu sobie stoję i kopię. Ale dobra, my się powoli dokopujemy do jakiejś jaskini i tam pewnie zaraz będę znowu eksplorował. Ale jak na razie ja sobie się cofnę, zrobię tutaj tą linę, żebym mógł bez problemu wchodzić, schodzić. Oświetlenie zrobię później. Czemu nie mogę? A, no Jezus Maria, nie ma ściany, muszę tak dodawać linę. No okej, trochę zajmie, gówno mnie teraz widać, tak naprawdę nic nie widać. I wiecie co, nie będę tracił czasu na stawianie pochodni na razie. No bo po co? I tak wiecie, że teraz nic nie robię, jestem po środku tylko. Także mówię, nie będę czasu tracił na stawianie pochodni. Pochodnie postawię za momencik. Na razie czym prędzej zrobię szyb. No i tak naprawdę tyle. Boże Święty, mam nadzieję, że mi liny starczy. Jak mi liny starczy, to będzie taka bieda po prostu. Nie no, musi starczyć. Dobra, już widać. Powoli świat na górze. W ogóle ja to nagrywam w rozdzielczości Full HD, w sensie 1080p. A jeżeli tam oglądacie inne serie, na przykład The Sword of Mine, to wiecie, że ja mam monitor 16:10 i u mnie gra jest rozciągnięta. Ale z tego co sprawdzałem na nagrywaniu, u was gra wygląda normalnie. Także z tym nie powinno być problemu, mam nadzieję.
Tak nawet ten szyb jest tylko po to, żeby schodzić szybko w dół. Bo tak jak mówię, Magic Mirror świetnie się trafił na początku, mega czasu będę po prostu zyskiwał na teleportowaniu się od razu do bazy. Mam jakiś metal? Mam trochę metalu. Metal zrobię cały jaki mam. I dobra, i tak na razie chyba tyle. Nie wiem ile ten odcinek trwa. Nie mam zielonego pojęcia. A wiecie co, nawet sprawdzę. Pewnie on powinno teraz spauzować grę i nie będzie dźwięku. 25 minut. A dobra, co jeszcze chwilę zagramy. Ten pierwszy odcinek może być ciutkę dłuższy. Bo mówię, te pierwsze odcinki się dużo po prostu na starcie nie dzieje. Ale dobra, ja spadam do tego szypu, bo mam nadzieję, że znajdę tam jaskinię. Zacznę w końcu normalnie eksplorować. I znowu znajdziemy coś ciekawego. Jak na razie ja chcę chodzić po tych jaskiniach, znajdować te takie domki, w których znalazłem wcześniej akcesoria moje. O mój Boże święty, teraz żeby to dobrze zrobić. To jest najgorsze właśnie, teraz trafiliśmy na wodę. I najgorsze jest teraz, że tą wodę trzeba spuścić gdzieś na bok. Chociaż, a to będzie akurat bez problemu. Zacznę się w lewo przekopę. I się wody pozbędziemy, tylko ja mam nadzieję, że zaraz się nie utopię tutaj, dobra. Nie utopię, nie wiem jak to się odmienia. Nie utopię, no. Boże święty, matka polonistka, zawsze to po prostu mi wypominałem, jak coś złego powiem w szkole, już zawsze się po polsku się odezwę, no to zaraz, no matka polonistka, nawet po polsku nie umie gadać. To jest najgorsze właśnie. A z Polaka jestem taki słaby. No i dobra, o Jezus Maria, nie, najpierw niech ta woda spłynie. Potem ja się zajmę kopaniem w dół. Dobra, spłynęła. Mam taki tutaj kawałek, to mi nie przeszkadza tak naprawdę. O mój Boże, nie, jest demonit. Czy jakoś tak to się nazywa. Nie mogę przez to się przekopać. Mogę, o Jezu, mogę. Platynowy mogę, nie wiedziałem. O mój Boże, umieram. Umieram. Jednak nie umarłem. Ale bieda, to jest najgorsze, jak taki glutek się wwali, śmieć zasrany. A ja nie mam jak go zabić. No to jest bieda po prostu, no. Ale mówię, na początku to jest mega strasznie trudno czasami. A to sobie mogę założyć, pewnie 2DF-a dodaję. Dlatego naj... O Jezus Maria. No nie, ten też spadnie. Co za gówno. Czym prędzej. Platforma? Dobra. O Jezus Maria, no. Zrobię tą linę tutaj. Glutka zabije, tak w razie czego, żeby mi nie spać śmieć. O Jezu, a ja to chcę zdjąć. Ten kontrol i dobra, teraz normalnie lecimy, znowu kupiemy. Zaraz się powinna zacząć tamta jaskinia, z której wyszliśmy. Tam widzę, znowu jest dużo wody. No nie, będzie przekupywania się mega słabo. Ale ja mówię, bardzo mi teraz zależy na butach Hermesa. Czym prędzej chciałem znaleźć to akcesorium, bo jest mega fajne, po prostu mega zwiększa moją szybkość chodzenia, czyli miał mega dużo czasu. Oszczędzam, a mi się to z tego co tutaj wydaje, to chyba jest srebra trochę. Glitter ma tak zarąbisty soundtrack. Te nutki, które doszły w 1.2, pamiętam, że 1.2 to był taki szał jak wyszedł. Terraria 1.2, mega dużo bossów dodał, mega dużo contentu do hard mode'a. To tak mi się wszystkie po prostu piosenki z 1.2 podobają, nie wiem, ta z walki z Terrarium chyba najbardziej. Zarąbiste. Jest jak ja gadam, no nie po polsku po prostu. Ej, po prawo nic nie ma, serio, ale bieda. Chodzę ciągle tutaj w dół. I też nic nie ma tak naprawdę. Niby jest ta jaskinia po lewo, ale ona tam już się skończyła tam, gdzie ostatnio byłem. Także nie ma tak naprawdę nic ciekawego znowu tam. Dobra, wodę przynajmniej ominę. Jest tylko taki plus. I mam nadzieję, że znowu zaraz znajdę jakąś jaskinię, no. Chociaż wiecie co, tak naprawdę to ja nie muszę nawet tutaj chodzić. Dużo tych skrzynek, jak widzicie teraz tutaj, było na powierzchni. I mi się zdaje, że tak naprawdę w taki sposób szybciej mogę znaleźć te buty Hermesa niż chodząc po tych jaskiniach. Bo to jest, bardzo często się trafiają na powierzchni takie standardowe skrzynki, a właśnie w tych standardowych skrzynkach często są te standardowe akcesoria i jednym z tych standardowych akcesoriów jest właśnie są buty Hermesa, a mówię, na nich mi najbardziej zależy, bo tutaj bym się poruszał teraz 3 razy szybciej. No tak, sądzę, że właśnie ze 3 razy szybciej to jest. Tam jest coś ciekawego? Nie, nic ciekawego nie ma. A ja straciłem glowsticka, ich mam mało.
Ale glowsticki są zarąbiste, mogę sobie je stawić i one po prostu za mną lecą. I już nie mam glowsticków, super, ostatnio glowsticka straciłem. Jest pustynia. To może być problem, bo na pustyni są dosyć trudni przeciwnicy. Zazwyczaj, o jest Welcher, nie cierpię Welcherów. Jak to się jest? Sęp, o. Ale jest możliwość, że trafimy na piramidę. A w piramidzie są mega zarąbiste przedmioty. W piramidzie jest taka ulepszona ta chmurka podwójna, którą my mamy. Zamiast podwójnego skoku mógłbym robić skok z takim krótkim jakby lataniem. Mówię, taka po prostu ulepszona. O nie wychodź, Mendo, nie wychodź, ty masz dużo zdrowia, nie chcę z tobą walczyć. Wachu. Taka ważka, mamy kumpla Wacha w szkole, ma nazwisko Wach po prostu. Jak z dziewczyną grałem, zawsze się śmieliśmy, że nas Wachu atakuje. Jest piramida, super sprawa. I mam tylko nadzieję, że w tej piramidzie znajdziemy tą chmurkę, a nie strój, bo możemy równie dobrze znaleźć strój, który po prostu nic nam nie da, oprócz tego, że będziemy wyglądali czadersko. No, akurat fajny ten strój jest, to jakbyś nie wiem, no nie jest najgorszy, ale mówię, strój to jest tylko i wyłącznie funkcja estetyczna, a no ta chmurka mega funkcja praktyczna, po prostu mógłbym sobie praktycznie latać. No co prawda, nie to, że latać, to nie robimy dużych odległości tą chmurką. Ale mówię, wszystko co pozwala na lepszy transport na początku gry jest mega ważne. I no niestety jest ten strój postrzelany, mogę sobie go założyć chociaż. Nie wiem czy zakładać maskę faraona. Nie no, maskę faraona nie. Ale ten strój, który mamy, jest całkiem fajny, ta szata. I na razie niestety muszę stawiać te zastrane platformy. Ale ścięcie było, nie wiem czy to widzieliście. Dobra, ja sobie jeszcze pogram tutaj do nocy. Boże, jaka ta piramida jest przeogromna. Ona się zawsze takie małe trafiają. Ale nie ma możliwości, żeby w niej była druga skrzynka. Tak mi się wydaje. Później jeszcze pójdę sprawdzić, ale no jestem przekonany na 90%, że nie. O Jezu, to jest tin, to nie. Tin, no to ja nie chcę. Nie wiem nawet jak po polsku, co to jest ten tin ore. Jaki to może być metal? Mosiąc może? Coś w tym stylu? Mosiąc? Nie. Nie mam zielonego pojęcia. Tam już widzę, że zejście do kolejnej jaskini chyba. Ale skurde, zaraz noc, no. Ja miałem kończyć nagrywać. Dobra, jak będzie jaskinia, to już sobie na szybciocha zejdziemy. I tak chyba jest zejście niżej, no. No serio, żadnej skrzynki, jaka bieda. Gdzie ja powinienem iść? W lewo, prawo? Nie wiem, pójdę w lewo. Jest skrzynka. Buty? Jest aglet, on mi delikatnie zwiększa szybkość chodzenia. Miksturka, na którą nie mam miejsca, sobie ją użyję. Też szybciej chodzę teraz, dzięki tej miksturce. Ten aglet mi daje tyle co nic. On jest tylko przydatny do zrobienia potem takich lepszych, szybszych butów. Z butów Hermesa. Bo potem te akcesoria będziemy mogli łączyć, bo tak jak widzicie, mam ograniczone dosyć miejsca, jakbyśmy nie mogli tych akcesoriów włączyć w jedno. I nie moglibyśmy mieć dużo bonusów jakby naraz, no to byłoby dosyć słabo. Mówię, to miejsce jest ograniczone. Kolejna skrzynka. Glowsticków bardzo dużo, akurat z tego się cieszę, tam glowsticki są spoko. I granaty, a granaty mi są niepotrzebne raczej w ogóle. No nic ciekawego nie ma. Wiem, że ja tu bardzo dużo rudy omijam. Ale nie wiem, jakoś nie czuję potrzeby podnoszenia czegoś tak słabego jak tin ore. Wiem, że tego jest masa, ale no ja nawet nie mam ochoty robić z tego sobie żadnych przedmiotów tak naprawdę, bo to jest tak słaby materiał, że no nic z tego ciekawego nie będę miał. Niby mógłbym sobie zrobić pancerz, ale na to trzeba bardzo dużo rudy, a ten pancerz zadaje tyle co nic. Nie wiem, jeden obrony i dwa zbroja, czyli no mówię, tyle co nic. Ja w ogóle powinienem używać dirtu zamiast drewna do... Kurde, robię tych takich mościków. Bo drewna to ja już nie mam praktycznie. Będę w ogóle starał się jak najwięcej tych pochodni stawiać, bo mnie to zawsze denerwuje, jak oglądałem u kogoś jakieś let's play, czy to z Terrali, czy z Minecrafta. Z wielu takich gier, w których trzeba stawiać jakieś pochodnie albo inne źródła światła, mnie zawsze wkurzało, że oni kurde nie stawiają tego nigdy. Jest tak ciemno jak w dupie i nigdy nie wiem co się dzieje. Mamy śmietnik, możemy sobie wyrzucać przedmioty, których nie chcemy już używać. Ja tam mówiłem, będę wywalał jakieś stare narzędzia albo coś w stylu właśnie grobu, którym jest w ogóle niepotrzebny, też funkcję dekoracyjną pełni. Niektóre rzeczy jasne, fajnie wyglądają, no ale no grobu sądzę, że nie ma po co trzymać. Kolorki na pewno będę chciał różne
trzymać. Tam chyba nic nie ma. O Jezus Maria, raz na jakiś czas możemy wpaść na pułapkę przez przypadek. Na całej ma... O Jezus Maria, nie chciałem rzucić tego glow sticka. Chociaż nie mam bardzo dużo glow sticków, to się nie mam, muszę martwić o glow sticki. Na całej mapie jest mega dużo rozmieszczonych właśnie takich pułapek, które przez przypadkowe naciśnięcie na przycisk, też one są ukryte jakby. To jest trochę platyny, nie chce mi się po to iść, bo dosyć trudno jest ją wydobyć. O Jezus Maria, myślałem, że to jest kawałek ziemi. O czym się mówiłem? Nie pamiętam o czym. Dobra, nie powinno być problemu z tym kill-offem, serio, ale tym kill-offem bije więcej jak mieczem, jaka to jest masakra po prostu. Ale no szybko bardzo widać progres, widzicie to. Na przykład ja mam miecz ironowy, po ironie jest zaledwie silver i dopiero potem platyna. Znaczy już potem właśnie platyna jest. I niby dużo jakoś, no, o wiele jakością się nie różnią te metale. Zdobyć oba jest bez problemu. No to kill off z platyny już bije nawet więcej jak z żelaza. Nie wiem, czy to jest żelazo, stale, nie, żelazo. Jak z żelaza miecz. Czyli coś, co jest stworzone do bicia, nie? No mówię, a później to są, będą obrażenia w setkach liczone. A DPS to już będzie czasem nawet w tysiącach. Serio, Terraria to jest taka gierka, która zaczyna się dosyć powoli, ale później to nabiera takiego tempa, że się jej posrać można, ile rzeczy jest do robienia. Przynajmniej to jest bezpieczne, te glutki jakby one są wypierane i muszą pływać. Także nie muszę za się martwić. Dobra, wiecie co, ja rzucę sobie tutaj glow sticka. Obczaję na szybciocha, co tu jest, mam nadzieję, dam radę, dobra, dam radę. Nie widzę tutaj nic. Nawalam szkieleta, tyle wiem. Gdzie on jest? Tutaj jest, mam jego zdrowie. Dobra, nawalam szkieleta na ślepo. Kurde, już myślałem, że koniec jaskini, no. O Jezu, tu jest glutek. Nie widziałem glutka. Dobra, padł. Ja czym prędzej też chcę zdobyć. Nawet więcej jak na butach Hermesa. O mój Boże, ile srebra. Nawet więcej jak na butach Hermesa, to mi zależy, kurde, na grappling hooku. To jest właśnie ten jakby łańcuch, dzięki któremu będziemy mogli się przyciągać do różnych ścian. On ułatwia transportację 500 razy lepiej jak każdy chyba inny akcesorium w górze. Ono jest świetne, oprócz latania. Nie wiem, latanie jest chyba tylko lepsze od tego. Świetna, świetna sprawa. No i mounty. Mounty to jest jakby rzeczy, na które my możemy się załadować. Czy to jakiś glutek, na którym, którego możemy ujeżdżać, czy to statek kosmiczny, na którym możemy latać. Uj, mamy domek. Super sprawa. Na koniec odcinka domek znajdziemy. Może w nich będą te buty Hermesa posrane. Mówię, na tym najbardziej mi jak na razie zależy. Ale dziwnie, ta skrzynka jest schowana bardzo nisko. Są buty Hermesa. Super sprawa. Boże, jak normalnie na zawołanie. Dzięki temu mega szybciej będę się poruszał. Ja już się wracam do domku i pokażę, jak działają buty Hermesa. Przyspieszamy i no mówię, teraz prędkość chodzenia jest 200 razy lepsza. Jak otrzymam obrażenia albo tam się zaczyna na moment, no to na nowo muszę jakby ładować tą prędkość. Ale tak jest spoko. Dobra, jak na razie to na tyle. Wielkie dzięki za oglądanie. Wiem, że to jest seria, przy której ja dużo... Ja nie będę jej starał się ciąć. To jest seria od początku do końca tak naprawdę. Może czasami być monotonnie, ale ja staram się mimo wszystko gadać non-stop dla was, żeby to się jakoś dało oglądać. Żeby tego nie trzeba było ciąć. Ale też wiem, że dużo osób lubi takie właśnie serie. Od początku do końca. Wszystko nagrane. Wszystko udokumentowane. No ale ogólnie mówię, Terraria naprawdę według mnie jest bardzo ciekawą, bardzo fajną grą. Jeżeli wam się podoba, zostawcie łapkę w górę. Terraria teraz co drugi dzień na zmianę z Isaaciem o godzinie 16. No i to chyba tyle. Wielkie dzięki za oglądanie. Trzymajcie się, widzimy się pojutrze. Cześć.